あなたは知らない、人間の世界とは別に。おめえ生きてんのか死んでんのか。Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku standardowego spamu. Jak już mówiłem poprzednio, wracam w nowej, zremasterowanej jakości, czego dobrym przykładem był poprzedni materiał. W tym tygodniu zostaniemy dalej w obozie bardzo dobrych animacji z kraju kwitącej wiśni, ponieważ chciałbym wam przedstawić tytuł, który prawdopodobnie nie znacie, a powinniście. Mowa tutaj o Bakemono no Ko, które w naszym pięknym kraju znane jest jako The Boy and the Beast. Film animowany powstał w całości w głowie jednego z moich ulubionych reżyserów, czyli Mamoru Hosody. Dla wszystkich fanów tego kanału nie jest on nikim nowym, ponieważ wspominałem o nim już wielokrotnie. Dla tych, którzy jednak są tutaj pierwszy raz, powiem tylko tyle. Możecie go nie znać z imienia i nazwiska, ale obstawiam, że widzieliście cokolwiek, w czym maczał palce. Z takich mniejszych produkcji chociażby seria Digimon, One Piece, Samurai Champloo, filmy Dragon Balla, Slam Dunk, Sailor Moon i Galaxy Express. A z takich większych, takie perełki jak opowieść o próbie walki z nieuniknionym, czyli o dziewczynie skaczącej przez czas, niebezpieczeństwach postępu, czyli Summer Wars, albo o dorastaniu w rozbitej rodzinie, czyli Wilcze Dzieci. Dla mnie praktycznie samo nazwisko reżysera było punktem odniesienia do tego, że muszę obejrzeć ten film i powiem wam, że było warto. Całość zamknięta zgrabnie w 120 minutach opowiada historię 9-latka Rena. Od samego początku nasz bohater jest przedstawiany jako zwykłe dziecko. Nie jest on nikim nadzwyczajnym, nie posiada super zdolności, z którymi musi się kryć, a tym bardziej nie wygląda na bohatera opowieści, która miałaby potrwać więcej niż 10 minut. Poznajemy go jednak w dość okrutnym okresie w jego życiu. Otóż zostaje on zmuszony do zamieszkania z opiekunami prawnymi po tym, jak jego matka umarła. Jak możecie się domyślać, Ren, niezadowolony ze swojego położenia, postanawia uciec z domu i szukać szczęścia na ulicy. W tym momencie jednak pojawia się kolejny bohater, którym jest Kumatetsu. Owa postać oferuje naszemu młodemu ulubieńcowi wspólną podróż, której nie zapomni do końca życia. Tym oto sposobem dowiadujemy się, że w cieniu naszego świata istnieje jeszcze jeden, zupełnie inny od naszego, lecz posiadający wspólne pierwiastki. Jest on drugą stroną tej samej monety, jednak zamieszkują go bestie. Od tego momentu zaczyna się niesamowita przygoda, którą będziemy śledzić przez wypełnione zawartością po brzegi 120 minut, podczas której poznamy barwne i ciekawe postaci, idealnie dopasowane do uniwersum zrodzonego w umyśle reżysera. Cały świat potrafi być przekolorowy, ale również skrywa mroczniejszą i bardziej ponurą stronę. Wszystkiego dopełnia wspaniała ścieżka dźwiękowa stworzona przez Takagiego Masakatsu, który swoim kunsztem dorównuje największy. Dźwięki wylewające się z głośników naszych telewizorów albo innych sprzętów audio potrafią być naprawdę potężne i epickie, kiedy wymaga tego sytuacja, ale również wolniejsze i melancholijne. Od samego początku widać, że kompozytor miał w głowie pomysł na całość, który zrealizował wręcz idealnie. O samej szacie graficznej i poziomie animacji nie będę się nawet wypowiadał. Obserwujecie ten element już od jakiegoś czasu i pomimo, że nie wygląda jak super produkcja, to musicie mi uwierzyć, że daje nieziemsko radę i jest bardzo dobrym odwzorowaniem wizji twórcy. Studio Chizu stanęło na wysokości zadania i dostarczyło nam twór idealny pod względem animacji, choreografii walk i śmiało mogę powiedzieć, że umieją swoją robotę tak samo dobrze jak studio Trigger, Madhouse, Gainax, MAPPA albo Bones. I w sumie mógłbym teraz podsumować całość, jak to zazwyczaj bywa w moich materiałach. Jednak nie zrobię tego. I na sam koniec powiem tylko tyle. Szczerze polecam ten tytuł, ponieważ Mamoru Hosoda po raz kolejny dostarczył niezapomnianą przygodę dla całej rodziny. W międzyczasie pamiętajcie o tym, żeby odwiedzać fanpage Job Spamu oraz subowaniu, jeżeli oczekujecie powiadomień o najnowszych materiałach. No i oczywiście powinniście sprawdzić dorobek ekipy Pad TV, Rozgrywki, Asian Jam, Grastroskopii, Agagra i recenzje oraz vlogi Mr. Dead Poison, który robi niezwykle dobrą robotę. A tymczasem do następnego razu. Cześć! Anata wa doko kara kita no?